Transmitujesz na żywo. Halo, halo? Czy ktoś już się pojawił? Czy tylko ja jestem na posterunku? Już odwracam. O, cześć! Jesteście. Czekajcie, tylko dobrze ustawię, żeby dobrze było słychać. Oczywiście dawajcie znać. Cześć, Masę. Cześć, Marat. O, jest już nasz gość. Ja tylko tutaj ustawiam, żeby nie charczeć. Ja tu muszę wszystko pięknie przygotować, żeby standardy były zachowane. Tomek już dołączył i ja już sprawdzam, czy wysłał prośbę. Czekajcie, Jezu, mam takie grube te paluchy, że czasem nie mogę wcelować, wiecie? O, dobra, dodaj. No siemano, witamy serdecznie wszystkich przybywających. Oczekiwanie na Tomka. Coś chyba muszę zaraz dodać. Siema, siema. Siemano. No i to witam. Jest właśnie. Dzień dobry, prawdziwy komik. Teraz nie wiem, jak to zdjąć, czekaj. Zabawnie. Zrobiłem zamieszanie. Siema, cześć, witam cię, Kasiu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Nie robiłem nigdy live'u wcześniej, nie wiem. Witam widzów. To są fajni widzowie, ja tu tylko chciałam przypomnieć, że u nas tylko dobra energia, tylko good vibes. I Tomek, zanim cię przedstawię i sobie pogadamy, jeśli są tu osoby, które były wczoraj na live'ie z Jackiem Stramikiem, jeden z widzów dostał tak zwany opierdziel, prawda? I się do mnie odezwał i wyjaśnił, skąd taki komentarz. No tam miał takie pytanie do Jacka, którym piłował całego czata. Także ja się z opierdzielu tak nie wycofuję, ale tak po prostu zaznaczam, że mamy wyjaśnioną sytuację. I już dzisiaj nie będę chyba na nikogo krzyczała, bo wczoraj pierwszy raz tak, wiesz, tak. No, ja... Po policję od razu trzeba dzwonić, wiesz. To... No, hashtag murem za kołkiem. O, i są osoby, które były wczoraj. No to wy pamiętacie. No, pan Patol, jeżeli jest, witamy, zapraszamy do dobrych pytań. Pan Patol, powiedziałaś? Pan Patol, tak, to jest ksywa właśnie tego pana, tak. Pan Patol. Okej, okay. Pan Patol, okej. Okay. To jest stały widz relacji z komikami. Okay. Stały widz, tak, tak. No to zacznijmy tak, wiesz, także profeska, szanowni goście naszego live'a. Moim specjalnym gościem i waszym gościem, tak wszyscy jesteśmy gośćmi, bo ile razy można użyć słowa gość. Jest... A nikt z domu nie wychodzi. A wszyscy gości. Tomek Kołecki. Witam serdecznie, Tomek Kołecki, Katarzyna Piasecka, dziękuję bardzo. Profesjonalnie. Profesjonalnie. Tak, czekaj, tak profesjonalnie to ja powinienem mieć te, nie? Co? Tutaj książki w tle. Teraz jest profesjonalnie, prawdziwy home office. Możemy działać. Tak powinno być. Jak z Jackiem się łączyłam, to właśnie na tle książek, żeby jeszcze sobie dodać plus 10 do inteligencji. Zapytał, bo tutaj też są pytania. Okej. Okay. I ktoś zapytał, jak po wakacjach, Tomek, bo ty świeżo po wakacjach, można powiedzieć. Trochę tak. Ja w ogóle zrobiłem w lutym tak prawie cały miesiąc wakacji i uznałem... No. Bo tutaj nam ludzie piszą, że zacina. Ale okay. Kto zacina? Ja zacinam, Tomek zacina. A jesteś na Wi-Fi czy na... Wi-Fi, słuchawki, także nie wiem, dźwięk, jeżeli jest dobry, to... jest dobry, jak jest zły, to jest zły. Mam nadzieję, że jest dobrze wszystko. No właśnie nie. Słuchaj, a tu zróbmy test. Są takie rzeczy, które możemy potestować. To dobra. Na chwilę jakbyś wyłączył słuchawki. Zobaczymy, co się dobra, będzie. Dobra, jasne. Bardzo dzięki, że jesteście tutaj czujni i nam dajecie znać wszyscy. I teraz? Gorzej, lepiej? I co? A mów Tomek. No mówię. Raz, dwa, trzy próby mikrofonu. Czy jest dobrze? Jest źle. Jest bardzo tnie. Dobra, to co robimy? Nie lubię takich sytuacji, bo nie wiem, co zrobić. Może ktoś ma jakiś pomysł, może są jakieś pomysł, jakiś stand-up Poznań, uściski dla tak, was. Bo mi na przykład nie tnie w ogóle cię. Czy to jest opcja, że inni ludzie mają zły internet? Czy w sensie nie wiem kogo? Ale są komentarze, że innym ludziom nic nie tnie, nie? Nie, to troszkę, że Tomek, nie, ty, ja tnę? Gospodyni tnie? Co się wydarzyło? Czekajcie, działa mi internet? Działa. Czekajcie, sprawdzam tutaj.
filterek zniknął, a ja lubię być słoneczna. O. W momencie, jak to powiedziałem, że mi nic nie zacina ciebie, to mi ciebie zacięło. Tak. Jest zajebiście, teraz coś mówi. Ale mi się wydaje, że Tomka lepiej chyba było słychać w słuchawkach jednak. Co myślicie? Ja mogę słuchawki, mam tu, dobra, tutaj w słuchaweczkach. Okej, okay. Piszecie, że ten, że póki co lepiej. Ja mam wyłączyć Wi-Fi, pisze Mariusz. Ale już trochę lepiej. Dobra, gadamy, jakby było tragicznie, dawajcie znać, będziemy ingerować. Wracamy do pytania. Tomek, tak wygląda wypoczęty komik po wakacjach. Tomek, tak, tak. Ja zrobiłem, wiesz, cały luty wakacje, cały miesiąc i uznałem, w marcu powystępuję, nadrobię to, nie? Taki był plan. Także no, jestem 2 miesiące prawie bez występu. Tam 6 występów na przestrzeni 2 miesięcy, to jest bardzo mało. Ale co, no czekamy i mam nadzieję, że niedługo będzie można występować z powrotem, nie? No będzie. Inaczej pewnie tak. No, trzeba pozytywnie patrzeć w przyszłość. Natomiast co, no wakacje, no i wróciłem i siedzę w domu. Ale nie, no, fajnie było. No ty byłeś w Kambodży, nie? Ja byłem w Azji w ogóle w lutym, nie? To jest dopiero motyw. A tam już była ta sytuacja, tak wiesz, no bo ja nie wiem, jak tam poza Wuhan. Czy... Jest o wiele bardziej w Europie niż jak tam byłem. W sensie na przykład w Kambodży ja też nie wiem, bo to tak gadanie jest, nie? Czy tam nie ma tego koronawirusa, czy oni po prostu nie robią testów. Ale ja tego nie odczułem jakoś bardzo ani w Kambodży, ani w Bangkoku byłem przez parę dni, to tam trochę bardziej. Ale w Kambodży nie odczułem tego w ogóle, żeby coś się działo. A wiesz co, bo mnie zastanawiało, jak wrzucałeś relacje. Ty do pewnego momentu wrzucałeś relacje z Kambodży, potem przerwałeś, potem tak. Coś się stało z telefonem, tak? Tak. Utopiłem telefon. Utopiłem, to jest dużo powiedziane. Wszedłem z telefonem w kieszeni do basenu. Przepłynąłem parę basenów i dopiero ogarnąłem, że mam telefon niewyjęty. Ale iPhony powinny być wodoodporne, więc tutaj zgłaszam. Nie wiem, czy tutaj też można zgłaszać skargi do Apple'a? No to można. Zgłaszam. Miał być wodoodporny i nie był. Ja ci powiem, że my tu mamy bardzo dużą moc, bo powiem ci jeden przykład. Wczoraj z Abelardem gadaliśmy o tym, że mogłaby mnie sponsorować margaryna Kasia i generalnie mogłabym tutaj być sponsorowana przez różne. I tu mówię wszystkim, którzy byli wczoraj, wyobraźcie sobie, że wczoraj przyszedł mail, mój menago mi wysłał, od producenta jakiejś wódki premium, ja nawet nie wiem, co jest, żebym chciała wejść we współpracę. No zobaczymy, jak długo kwarantanna potrwa i nie będę miała dochodów, to może mnie zobaczycie na live'ach na rąbaniutką wódeczką, nie? Ale są zasięgi. Czyli widzę, powoli w pato streaming idziemy. Dobra. I słuchaj, ja się uczę od najlepszych, wiesz, po imprezie od praostatniej. Okej. Okay. Dzisiaj właśnie. Dzisiaj jest kolejna, właśnie trzeba obejrzeć. Ja nie widziałem tej pierwszej, muszę sprawdzić. No musisz koniecznie, o 21. A jeszcze wracając do tej Azji, powiem ci, że pojechałem do Azji właśnie w lutym, bo wiesz, bo ja lubię ryzyko, nie? I nawet tam na miejscu grałem z Azjatami w łapki. I powiem, nie wiem, czy grałeś kiedyś w łapki na śmierć i życie, ale grałeś tak. Nie ma koronawirusa, refleks nie uratował głównie. Pięknie. Głupie żarty. Dwa tygodnie byłeś, czy ile byłeś? 2,5 tygodnia nawet, no. 2,5 tygodnia. No świetnie, kurde, Zenek. Ja zawsze wspieram, jak ktoś podróżuje gdzieś. Tak, ty dużo jeździsz, ty dużo widziałaś świata, nie? Tak. Wszystkie kontynenty masz zaliczone, czy nie, jeszcze? Jeszcze nie. Okej. Okay. A co zostało? No jeszcze została Australia. Okej. Okay. Antarktyka. No jeszcze. No i Ameryka Południowa, bo ja tylko w Wenezueli byłam, nie? Okay. No, nawet miałam plan na ten rok, żeby zrobić podróż dookoła świata, ale to raczej teraz to taka podróż dookoła koronawirusa, nie? No. Ale spoko. Ty jesteś dzisiaj na białej ścianie i ja tak, bo wódki nie miałaś w lodówce, ktoś pisze. Tak, właśnie się zaniepokoił. Ja nie mam wódki. A ja jestem, propos alkoholu, jestem świetnie przygotowany na koronawirus. Bo jeszcze 6 marca, jak mogliśmy występować, miałem występ 7 marca, przepraszam, w Zduńskiej Woli. Nie wiem, czy występowałaś kiedyś w Zduńskiej Woli. Nie. Tam oni w ogóle chyba od pół roku dopiero robią stand-up regularnie, tak co miesiąc. I ja miałem na zaproszenie, tam wystąpiłem z Wiolką. 2 razy w ogóle sprzedaliśmy występ w Zduńskiej Woli, wiesz, 20 tysięcy mieszkańców i 400 biletów sprzedaliśmy, więc byliśmy podjarani, że w takiej małej miejscowości chyba nas kochają.
I w ogóle motyw jest niesamowity, bo masz występ na pierwszym piętrze budynku, a na parterze jest zakład produkcji browarów. I oni tam, jest po prostu wytwórnia piwa, a na pierwszym piętrze jest sala do występu. Pięknie. I ja dostałem i Wiolka też, łącznie 8 skrzynek browarów po 4 na głowę, 60 piw. Ja woziłem całą trasę w bagażniku tak 60 browarów na każdej dziurze na polskiej drodze i brzękały te butelki. Co ty gadasz? Ale masz jeszcze chociaż jedno to piwo, czy to już raczej się Mam sytuacja? jeszcze ponad połowę tych piw. Aha. Spokojnie, bo ja w ogóle nie mało alkoholu piję. Więc te piwa po prostu stoją tutaj, ale jestem przygotowany mega. Ja jak miałam tam okrągłe urodziny, tam jakieś tam naste, 2 lata, nie, rok temu, czy 2 lata, już nieważne, tam okrągłe urodziny i byłam w podróży i moi przyjaciele, słuchaj, załadowali mi tą okrągłą liczbą lodówkę. Ja uwielbiam desperadosa czerwonego. A właśnie, jakby producent desperadosa, to ja z czystym sercem. No i słuchaj, to tyle tych piw, to ja to piłam chyba przez 3 miesiące, nie? Ale to było niesamowite, że miałam tylko właśnie margarynę Kasię i tyle tych piw. Piękna sprawa. Nie o mnie. O No mega. ja bym miał identycznie, jakby nie trzeba było zakupów zrobić, nie? A zobacz, jest Zduńska Wola, pozdrawia. Ekstra. O, pozdrawiamy, super, fajnie bardzo było. Pozdrawiamy. Fajne występy. Tylko motyw też był taki, że oni nie mogą sprzedać tam piwa dla publiczności, bo to jest zakład pracy i to jest nielegalne, żeby z zakładu pracy handlować alkoholem. Tak. I ludzie z obiektów wymyślili, jak to można ominąć. No. Mogą też za darmo rozdawać po prostu browary, nie? A. Więc dają za darmo jedno piwo do biletu, ale że my mieliśmy występ w Dzień Kobiet, to uznali, że będą dawali po 3 browary do biletu. Okej. I to nie, że kobietom, tylko wszystkim. Typy się załapują, nie ma problemu. Ty, Więc. Tomek, wiesz co, bo my sobie tutaj gadamy, ale ludzie też gadają w komentarzach i ja łypnęłam i tutaj ktoś napisał: Tomku, masz bardzo szerokie źrenice, jak na to mocne światło u ciebie. Hashtag szanuję. Okej. To ludzie są uważni. Dobra, dobra. Ja spokojnie, ja tutaj jestem trzeźwy, elegancki, Cieszę się. pachnący. Ja tylko powiem ci, Tomek, tak zupełnie szczerze, ja cię bardzo słabo widzę te komentarze, bo masz białą ścianę za Okej, sobą. to wiesz co, ja mogę się przesiąść, to nie jest problem, A proszę masz coś, bardzo. coś, O. opatrz, masz i taką szafę. Ja mam taką, słuchaj, kanapę z narożnikiem, mogę teraz tak siedzieć? I mogę teraz tak siedzieć i proszę bardzo, nie ma problemu, ciach. Moja mama mówiła, lepsza wiara w gaciach śpi. Nie wiem dlaczego tak, ale w takich sytuacjach. Okej. Wiesz co, ja chyba będę musiał na chwilę przynajmniej odłączyć słuchawki, bo dostałem tutaj komunikat do telefonu, że mam baterii. A A, dobra, to podłącz się. na ładowanie i na słuchawki, bo Ekstra. bardzo pomyślał. No, fajny występ w Królestwie w marcu miałeś. Tak, odwołany przez koronawirus, pozdrawiam. Tak, ja też miałam podwoływane. Hashtag, ale patrz, jest i Elbląg, pozdrawia i Kędzierzyn Koźle. Pięknie. O, super. Tomek, ja mogę z tobą gadać na najróżniejsze tematy, ale są takie dwa, które bym chciała z tobą poruszyć. Wiesz? A potem w jaką stronę pójdziemy, to już tam wiesz, niech sobie leci. Okej. Jedna rzecz taka, bo ty zaczynałeś swoją karierę ile lat temu? Z 4? 5? 6,5. 6,5 już. Trzeci czas, strasznie. 6,5. I ty wiesz, miałeś taki swój slogan reklamowy, nie? Że najmłodszy komik w Tak. Polsce. Tak. I powiedz, jak teraz wygląda sytuacja, bo nie ukrywajmy, troszkę się posunąłeś i Już przyszli nowi. dawno to skończyło się niestety. Już wiele młodych talentów wygryzło nos. I świetni komicy. Bardzo, bardzo fajnie, że się pojawiają komicy w moim wieku. Nie? Bo ja w ogóle nigdy nie miałem kogoś w moim wieku, z kim mógłbym o komedii pogadać, tylko zawsze wiesz, tam o 10 lat starsze osoby, co fajne było, ale nie brakowało, żeby tak pogadać z kimś z perspektywy mojego wieku o komedii w Polsce, o stand-upie i tak dalej. A teraz Tak. było dużo, dużo już, póki co tylko chłopaków. Nie słyszałem o jakichś młodych dziewczynach bardzo, żeby występowały, ale pewnie są, tylko ja nie słyszałem. I to się rozwija fajnie, coraz więcej młodych ludzi się interesuje, więc super. I czyli wspierasz tych kolejnych najmłodszych komików w Polsce? Nie boli cię to, bo ja To są nie. dobrzy znajomi, Max Padalak, Grzesiek Wójtowski, Bartek Struśnicki, bardzo zdolni młodzi komicy, pozdrawiamy, Kuba Łaszkiewicz, no mogę wymieniać tak, dużo jest tych młodych osób,
I nie, w ogóle nie, że tak trzeba było trochę też uciec od tego chyba tytułu, nie? Tak, ile można najmłodszym. No, no, takie było tak, no, nie na całe życie, nie pociągniesz. Ja wiesz, ja od lat jadę na najstarsza komiczka w Polsce i słuchaj, jestem bezpieczna, nie? Ale Tak, to ciężko. no, ktoś pisze tutaj, że zacina niestety i to chyba po wyciągnięciu słuchawek, ale masz nienaładowany telefon, bo nie wiedziałeś, że się połączymy przecież. Ale ja mam też strasznie od tej wycieczki do Azji mi ten telefon strasznie słabo funkcjonuje, bo 50% jak zaczynaliśmy baterii. I w tym momencie było 5, jak ja podłączyłem ładowanie. Także coś jest problem. No to teraz słuchajcie, ludzie w komentarzach, czy macie jakiś pomysł, co zrobić w takiej sytuacji? Bo Tomek musi być podładowany. I zobaczymy, czy to coś da. W sensie, jak mi telefon padnie, to to nie wiem, co dalej trochę. No tak, tylko i teraz powiedzcie, czy jest lepiej, Tomek, jakbyś mógł mu mówić. Ja tutaj testuję. Przepraszam wszystkich bardzo za brak Nie. profesji. Ja to pierwszy raz robię w życiu. A Tomek, bo ty przecież przebywasz chyba ze swoją dziewczyną. Tak jest. Czy możesz wejść z jej konta i wysłać mi prośbę o dołączenie i po prostu będziesz na jej ekranie, czy nie? Nie ma problemu. Myślę, że tak mogę zrobić, tylko że będzie jeszcze gorzej, jak znam telefon mojej dziewczyny. Okej. Próbować. Czyli bez słuchawek zacina. Ludzie. Dobra, tymi słuchawkami i po prostu zobaczymy, do jakiego momentu damy radę, a jak padnie ten telefon, też szybko robię akcję telefon dziewczyny. Dobra, dobra. Okej, Dobra. super. Dobra. Ale tu się po prostu dzieje co? Zawsze są takie właśnie emocje, czy się uda pokonać te techniczne problemy, czy nie. Też Kurczę. dużo fajnych komentarzy, że live, że spoko, że ekstra. Holandia cię No. pozdrawiała, twoja ukochana Holandia. A ja najbardziej na występy za granicą najlepiej w Holandii zawsze. Jakby ktoś organizował, ja zawsze przyjadę, dopłacę, nie ma problemu. Tomek, skąd ta miłość do Holandii? No nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, nie wiem o co chodzi. To chyba te kanały, to Kanały. chyba kanały. Poza występami też do Holandii jeździsz? Takie Byłem dwa razy, byłem. Raz pojechałem oczywiście w wakacje, jak skończyłem 18 lat, no bo wiadomo, już jestem dorosły, mam dowód osobisty, mogę jechać. A drugi raz odwiedzić znajomego na studiach i super. Dwa razy byłem w Amsterdamie, byłem na występach w Rotterdamie, w Bredzie. Wszędzie jest super w Holandii. Tam Uwielbiam. byliśmy razem przecież. Ty nas Byliśmy wprowadzałeś razem, dokładnie. po Rotterdamie, pamiętam. Tak. Byliśmy w Rotterdamie, pamiętam. Nam Tomek tłumaczył całej ekipie właśnie co, jak, gdzie kupić, co z tym zrobić. Było, było. I mi się zaczęło już w pewnym momencie wkręcać, wiesz, takie rzeczy totalnie nie, typu nie wiem, 2 godziny wcześniej nie możesz iść na basen, nie? Jakieś takie porady w ogóle, które nie pasowały do tego, co zamierzaliśmy zrobić, czyli zapalić jointa. Ty też tak publicznie dużo mówisz. O, ty tak jesteś raczej fanem, nie? Bo to czy na Znaczy to, Insta, ja czy. tu nie mam problemu z tym, żeby to poruszać jakoś publicznie, ten temat. Wszystko jest dla ludzi, tak? Tyle. A no właśnie, a wyczekaj, Tomek. A właśnie, a gdzie jest ta granica, że wiesz, że już warto się zastanowić, że może trochę za dużo? Myślałeś o tym Wiesz kiedyś? co, ja tak nie mam tylu doświadczeń życiowych, żeby tak może to określić, kiedy jest ta granica, bo jeszcze czegoś takiego nie przeżyłem. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, nie? Bo tak ciężko mi oceniać. U mnie, od kiedy palę marihuanę, pasmo sukcesów. Wiesz, o co chodzi. Ciężko jest wtedy, żeby się jakaś lampka zapaliła. Nie, no mi się wydaje, że ja ogarniam, wiesz, otworzyłem działalność. W sensie, nie wiem, no u mnie jest wszystko okej, okay. Proszę się nie martwić, ale też nie chcę jakąś być, wiesz, tutaj poradnią dla innych osób, jak one mają żyć, czy... No każdy wie tylko dla siebie najlepiej, jak ma funkcjonować. Jasne, po prostu, bo mnie ciekawi ten temat, bo ja tak wiesz, nie do końca mam doświadczenie właśnie w tych sprawach i tak się ciekawie zastanawiam. Ty też Jasne. byłeś na live u Jacka, też się dowiedziałam, wiesz, jak z tego wiadra, to co bym tam Ja miała, wiesz. nie wiem, czy mogę cytować Jacka Stramika, ale Jacek kiedyś wypowiedział na trasie, to jest chyba takie zdanie, po którym powinna się zapalić komuś lampka. Jacek powiedział tak.
musimy jarać codziennie, bo ja nie umiem zasnąć niezakurwiony. O kurde. Okej, to brzmi patologicznie, ale wyrywane z kontekstu to jest mega śmieszne. W sensie... Tak, wyrywane z kontekstu. Ale też my tam nie zachęcamy i to po prostu gadamy. Nie, to jest luźna gadka, wiadomo. Dokładnie, a ja poruszam tylko te tematy, o których ktoś publicznie też mówi. Przecież nie będę gadała o tym twoim zajęciu. A to nie, dobra, nieważne. Tomek, ja ci powiem, co mnie ujęło jakiś czas temu, jak weszłam w twoją relację na Insta. Ja się nie spodziewałam, że ty, Tomek Kołecki, wielbiciel bańców i różnych tam takich spraw, gotujesz i robisz to z pasją. To... Musiałem się nauczyć, no. A czemu musiałeś? Co się przymusiło? Wiesz co, no, ile można zamawiać? W sensie, ja cały czas zamawiałem jedzenie, a teraz mam po prostu dużo czasu, no, siedzę w mieszkaniu. Tam poleciały kurtki. Siedzę w mieszkaniu, wiesz, mam czas i uznałem, że nauczę się gotować i nauczyłem się. A, po prostu. Po prostu, tak, tak. Mam to szczęście, że mam pod domem taki sklep Frak. Nie wiem, czy kojarzysz taką sieć sklepów. Nie. Jak ogląda ktoś, to reklama do pani Kasi, proszę bardzo, od razu. Sklep Frak teraz, dobra. Tak, tak. I tam mają takie różne rzeczy, których ja nie mogę znaleźć normalnie w sklepie. Jakieś, nie wiem, pecorino pistacjowe, jakieś takie, wiesz, szpadyzory eleganckie. A co to jest pecorino? Taki ser żółty. A. I na przykład nauczyłem się robić super makaron z pecorino pistacjowym, nie? I to brzmi tak, nie? Niesamowicie, pecorino pistacjowe, ser żółty zwykły. Ale umiem teraz takie rzeczy właśnie. No. I co mnie zmotywowało? Chyba ten MasterChef Junior, nie? Chyba to. Wiesz, tam dziewięciolatki wychodzą i robią krem brulee z kasztanów. Ja tosty tylko umiem, bo znam, że to jest lipa. Nie, ale to jest w ogóle obłęd, nie? Jak te dzieciaki tam gotują. Niesamowicie, no. Wyreżyserowane i ustawione wygląda. To jest aż trochę tak, to aż niemożliwe. Nie? Widziałem sobie, jak ośmiornice przyrządzają. W sensie dziewięciolatki, nie? A obijał też te ośmiornice, bo ją trzeba tak obić, o jakiś kamień czy o coś. Tak, ten Michel, wszystko tam i te dzieciaki przerażone były. Że ten wyjął tą możliwą ośmiornicę, co ją bić. Tu jest Tim Kołecki się pojawia, tak ci tylko dam znać. No, tutaj okay. Napisał ktoś, że córka 3-letnia zobaczyła mnie teraz i powiedziała o ciocia Kasia. Ciocia Kasia jest na Instach, dobrze. Idziemy, jeszcze tak przelatuje hashtag marihuana. O, widzę, ludzie tutaj lubią też te sprawy. Kim jest ta starsza pani? Panie rezydent Kawa, ja bardzo proszę, tylko o miłe komentarze. Już wczoraj pan Patol dostał opierdziel. No. Właśnie, chciałem powiedzieć, przynajmniej nie pan Patol, to przynajmniej. Tym marihuana. No dobra, i tak, ale co, ale czytasz jakieś książki, jakieś blogi, coś? Czy tak? Nie. Jak mam jakiś pomysł na jakieś danie, to jest to, co ja robię. Wpisuję dosłownie, na przykład kurczak, sos śmietanowo-brokułowy, przepisy. W Google, po prostu. Okej, na to mam składniki, robimy to. I tyle. Nie mam żadnych książek, nic. I ja umiem tak, nie wiem, no z 5-6 potraw na krzyż, takich obiadowych. Aha. Ale radzę sobie. A czekaj, a dopuszczasz pomoc, jak jesteś w kuchni, że może twoja dziewczyna ci pomagać, czy nie? Czy to jest w drugą stronę. Kłócimy się, wiesz, kto ma robić, nie? Serio? Tak. Ja zawsze muszę robić mięso na przykład, bo ona się brzydzi mięso dotykać i ja muszę wszystko z mięsem kroić, obierać i tak dalej. Obierać, bo mięso się obiera. No wiadomo. Ale potem je mięso? No je, tylko się... Tak, ja się brzydzi ten. Mam taki słaby żarcik prowadzącej, czy każde surowe mięso ją obrzydza? Tak. Ktoś 3-latka ogląda, to nie będę, prawda, A ona siedzi teraz w sypialni i ogląda na telefonie tę relację, nie? Więc... Naprawdę? Tak. Pójdę do sypialni oglądać. Pozdrawiam cię, kochanie z salonu. Ktoś tu napisał hashtag gastrofaza najlepsza motywacja. Tak. Nie, ja miałam takiego chłopaka, który lubił sobie tamten trawkę zapalić i rzeczywiście musiało być zawsze tam różne rzeczy na chacie, nie? Jak przyjechał do sklepu i kupował M&M'sy, on miał jazdę na M&M'sy, to już wiedziałam, że się coś święci wieczorem. A ja sobie wolę przy piwku. No, ja też musiałem zrobić takie, ja nigdy nie zrobiłem takich ogromnych zakupów w sklepie. W sensie cały koszyk miałem pełny, pierwszy raz w życiu. Teraz? Tak, i się tak dorosło poczułem. No. Pierwszy raz miałem pełny koszyk zakupów, nie?
Jakiś papier toaletowy, płyn do mycia naczyń, jakieś takie rzeczy na apokalipsę. Nie? Płyn do mycia naczyń się przyda. A na ile jesteś zabezpieczony? Wiesz co, myślę, że za 3 dni będę musiał znowu robić zakupy. Ty, a właśnie, bo zacząłeś live'a od tej maski. Skąd ty masz maseczkę? Wiesz, jak ciężko maseczkę dostać? Ja wiem, ja ją kupiłem właśnie jeszcze przed wyjazdem do Azji. Dlatego ją mam. W sensie, to było jakieś końcówka stycznia i co? No i w Azji się przydała i zorientowałem się dosłownie przedwczoraj, że przysiadłam tą maskę i pomyślałem, że no i nie jest najbardziej przydatna teraz. Dziś jakieś akcje słyszałem, że można przekazać do szpitalów. Takie tak. rzeczy. Tylko nie wiem, jak to zrobić. Jak ktoś wie, to można napisać i ja to zrobię. O, jest czyli za mną taki Endy, przepraszam. No, no. I też się kłócę, tak. No, z opóźnieniem. Że można przekazać. A masz jedną taką maskę, czy więcej? Jedną, tylko jedną. I nie wiem totalnie, jak to zrobić. Czy gdzieś to mam wysłać, czy jak po prostu dzieciaka pod stacją pożarną zostawię sobie. Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Do okna życia. Do okna życia. Okno maseczek powinno być na mieście. Bym oddał. Ale to cholera wie, co ty wiesz, przywiozłeś z tej Azji na tej maseczce, nie? No, z jednej strony tak, ale jeżeli im brakuje i jakby każda się przyda, to ja jestem chętny oddać. Tylko po prostu muszę się dowiedzieć, jak to zrobić. A jak nie, no to zatrzymuję. Może wystarczy pojechać do szpitala i po prostu... Tak, tylko to jest, wiesz, jak ja nie wychodzę z domu 13 dni, a do szpitala się przejadę, wiesz. No, tak. Naprawdę 13 dni nie wychodziłeś na zewnątrz? Znaczy, wiesz co, na balkon. Nie, no, ja wychodziłem, ale wychodziłem stricte akcja garaż, samochód, zakupy, garaż, dom. W sensie nie chodziłem po ulicach, nie... No nic nie robiłem praktycznie teraz. W sensie siedziałem, ćwiczyłem, grałem na PlayStation, ale już nudzi się trochę, nie? Ale też w FIFA grasz? Tak, gram w FIFA. W ogóle nie wiem, czy wiedziałeś, co się dzisiaj dzieje w FIFA. Dzisiaj oryginalnie miał być mecz piłkarski Polska-Finlandia. Mhm. Towarzyski o nic, no, ale miał być. No i o ten mecz oczywiście jest odwołany. I będą grali zawodnicy reprezentacji Polski z reprezentacją Finlandii w FIFA. I będzie stream online z tego. Serio? Prawdziwi piłkarze będą grali w FIFA, no. To jest taka jazda. No, ja to chcę mega zobaczyć. O której godzinie? Wiesz co, o 19. Ja to widziałem gdzieś na łączy na Spiłka. Można sobie znaleźć. Aha. I chyba w Polsce będzie grał Krzysztof Piątek i Bielik, Krystian Bielik. Tak. Grałem we dwóch. I tam na dwóch jakichś winów. Zajebiste. No, mega. Łączy nas piłka na stronie, tak? Będzie stream. Chyba, ja widziałem to na Instagramie, łączy nas piłka, tak. Więc to pewnie, nie wiem, gdzie to będzie, trzeba doczytać, gdzie to jest, ale jest coś takiego dzisiaj. Mega pomysł. O 19 to akurat widzisz, jak my skończymy. Idealnie. Tak, a potem tak. O 21 przypominam do Oszka, to impreza u Kacpra, prawda? Jak ktoś nie był w zeszłym tygodniu, to koniecznie trzeba nadrobić. Szykujcie drina i jedziemy z koksem. Tomek, a ty jesteś w ogóle dobry w FIFA, bo ja gadałam ostatnio z Błażejem i Błażej, nie, przepraszam, nie z Błażejem, tylko z Zolą. I Zola mówi, że jest kozakiem. Zola jest dobry, no, bo graliśmy raz kiedyś. I co, przegrałeś z nim? Czy wygrałeś? Nie pamiętam tak dobrze, ale w ogóle był taki motyw, żeby zrobić turniej stand-upowy w FIFA komików. A kto gra tak dobrze? Ale tak dobrze. Kto gra dobrze? Ja grałem z Jasiem Borkowskim, często bardzo się umawiamy na FIFA, więc Jasiu wiem, że gra. Gra Piotrek Szumowski, z nim grałem też, bo oni mieszkają najbliżej mnie po prostu, więc jakby z nimi grałem. Kurczę, kto gra? No Bendler gra. Z Lotkiem też grałem chyba na jakichś trasach na PlayStation, Lotek też coś grał. Tak. Kacper Ruciński gra w FIFA, też wiem. Aha, tak. Dużo tych osób by się zebrało. Był pomysł, żeby zagrać taki turniej w FIFA przy okazji meczu Komicy Raperzy, tego co jest co roku. Tak. I może się uda teraz, byłoby super. No właśnie, nie wiem, czy nie pomylę daty, ale 7 chyba czerwca, bo też będzie i gala charytatywna i no, oby, i oby. Mecz. Zapraszamy wszystkich, bo to świetna inicjatywa. Rozmawiałam o tej inicjatywie też na live'ie z Adamem Bendlerem, więc możecie sobie znaleźć tam informacje gdzieś w necie. Miejmy nadzieję, że się odbędzie w terminie. I naprawdę dobra inicjatywa. Jest kilka pytań, Tomek, do ciebie. Pierwsze takie, a jaka to maska? To ja nie wiem. No. Maska wygląda tak. O. I to jest w sumie tyle, co mogę o niej powiedzieć tak naprawdę, ponieważ nie znam nazwy, nie znam tutaj dokładnie
zastosowań, zaleceń, ale w Kambodży się przydała, tyle wiem. Kolejne pytanie. Tomek, czy będziesz na imprezie u Kacpra? No mam nadzieję. No jak wejdziesz tam, jak mu wysłysz zaproszenie, to może cię wpuści na ten, na wizję, nie? Bo on tam się łączy. To jest fajne, że on się łączy okay. z ludźmi. Ale Dobra. Nie tylko z komikami, ale też właśnie z ludźmi, którzy uczestniczą w czacie. Takie okay. jaja, słuchaj, w sobotę zeszłą. On się połączył z taką parką, była taka dziewczyna i ta dziewczyna obudziła swojego faceta, który spał. Ej, Kasper do ciebie dzwoni. To zajebiste, naprawdę. No nie, to dzisiaj muszę sprawdzić. Właśnie ostatnio coś mi uciekło, to dzisiaj odpalamy. Jak nie będzie problemów technicznych, to naprawdę będzie w porządku. Kacper specjalnie w piątek robi, a nie w sobotę, bo może będą mniejsze obciążenia na tym, wiesz, w internetach. Okej. Okay. No tak, teraz wszyscy w internecie. Przepraszam, ktoś tu jeszcze zapytał, a czy Leja gra w piłkę też? W piłkę czy w FIFA? W piłkę gra, znaczy grał kiedyś, bo tak opowiada przynajmniej, że kiedyś w MKS Radymno oczywiście, bo gdzie indziej, że coś tam grał, ale pamiętam, że mieliśmy mecz komicy raperzy, pierwsza edycja, no to Michał Leja mi asystę dał, ja bramkę strzeliłem po asyście Michała Leji po podaniu, także coś tam musiał grać. No to pięknie, a tak, właśnie tak. Wspomniałeś raperów, nie? Komicy raperzy, ten mecz. Ty jesteś dosyć związany ze środowiskiem raperów, czy, że tak powiem, się wiążesz co jakiś czas, bo organizujesz, jesteś jednym z organizatorów dużej trasy, prawda? Please, tak jest, no. tak jest. Opowiedz znaczy, no, co, no mieliśmy okazję współpracować z Góralem, z Ostrym, no Ostry to był dla mnie w ogóle taki idol z dzieciństwa, więc to było mega super, że możemy to zrobić, jakby wystąpić razem podczas jakiegoś projektu. I to było dla mnie takie wow, no, takie niesamowite. I super, jakby fajnie, że takie rzeczy z tego projektu wychodzą, ale to się nie nastawia tylko na raperów. W sensie był Czesław Mozi, w przyszłości mogą być też jakieś inne osoby ze świata artystycznego. Ale ci raperzy też się fajnie sprawdzają w tym formacie. Zresztą ja nie tylko z tego Please Stand Upu, bo tam miałem nawet też przyjemność wystąpić na koncercie Hembru. Jako taki support stand-upowy na 20-leciu Hembru. Tak. Więc to też jakoś się fajnie udało. I nie, no w Stanach na przykład dużo się rap przewija ze stand-upem, nie? W sensie dużo jest konotacji różnych. Tak. I fajnie, że powoli w Polsce też to się dzieje. No u nas najbardziej przez Disy, prawda? Szumowskiego i Lei. To jest taki najwyraźniejszy objaw. Tomek się zawiesił, czy tylko mi, czy ja się zawiesiłam? Czy co się dzieje? Bo ja mam wrażenie, że teraz mówię tylko do siebie. Czy cię? Czy mnie nie słyszycie? Halo, halo? Nie wiem, jeżeli mnie słyszycie. Nie widzę. O co chodzi? Mieli. Tomek opuszcza. O, z filtrem. Tomek, Tomka wywaliło i to pewnie ta bateria? Możliwe. Poczekamy na niego chwilę i pewnie zaraz dołączy. Mam nadzieję, że rozpoznam nick jego dziewczyny, co nie? Jak dołączy. A wy tu jesteście jeszcze? Bo coś mi tak się wiesza ten. Tomek nie telep tym telefonem. Teraz zobaczyłam taki komentarz, ale Tomka już nie ma. Na chwilę. O. No dobra, jeżeli macie jakieś pytania, bo teraz nie rozmawiam z Tomkiem, więc może jestem w stanie je przeczytać. Przepraszam w ogóle was bardzo, że ja zawsze nie jestem w stanie tak ogarnąć, wiecie, bo wy dużo piszecie. I ja naprawdę, to nie jest ignorancja, tylko ja po prostu naprawdę nie nadążam. Więc jeśli macie jakieś pytanie, to jest ten czas, zanim Tomek dołączy, żeby je zadać, jeśli chcecie. A ja się napiję kolki w tym czasie. Dobra? Zobaczymy, ile nam cierpliwości wystarczy na oczekiwanie na gościa. Może dlatego te live'y są takie fajne, co? Że nigdy nie wiadomo, kiedy się coś spindoli. Może, a wiecie, że to jest 13 live już. Machacie. Jeszcze z opóźnieniem dostaję te komentarze, się czuję, jakbym miała chorobę psychiczną i mówiłam, jakbym mówiła do siebie teraz. Wiecie, o co mi chodzi? No nie wiem, dobra. No to czekamy. To ja wam w międzyczasie może powiem, kto jutro, zanim przyjdzie nasz dzisiejszy gość, czyli Tomek Kołecki. Jutro u mnie o 18:00 będzie Łukasz Lotek-Lotkowski. I w niedzielę będzie o 18:00 Paweł Chałupka,
a następny tydzień to też. Już teraz chyba w ogóle będziemy robić o 18. Tak, tak myślę, bo tak jak wam wczoraj mówiłam na live'ie, o tej 15 to było trochę problemów. O, Tomek dołączył. Było trochę problemów. O, już jest Tomek, znaczy jeszcze go nie widzicie, ale zaraz dołączy. Co mi się dzieje z tym filterkiem? Mam taki fajny, słoneczny filterek. Łączymy z Tomkiem. Tomek! Jestem, witam. Tak, już mam telefon dziewczyny. Przepraszam, no rozładował się, ale już teraz powinno być dobrze. 90% baterii. Lecimy. No i ekstra. No i widzisz, przerwało nam w takim wątku właśnie. Na 20-leciu Hempgru występowałeś, miałeś tak. Tam konotacje i w Stanach się mieszają te hip-hop z tym, ze stand-upem. A ja tam jeszcze wspomniałam, że u nas przez disy Lei Szumowskiego i na tym nam urwało. Ale, powiedz co z trasą Please Stand Up, bo to zawsze robiliście jakoś wiosną i jesienią, nie? Dobrze pamiętam? Nie, na wrzesień było co roku. Jedna była jakaś taka lutowa z Czesiem Mozilem, okay. A tak to zawsze na wrzesień miały być. No co, no ja trzymam głęboko kciuki za to, że już nawet te majowe końcowe występy się odbędą, ale teraz jest tak jak dybanie, że trochę nie ma co gadać, wiesz, co będzie, co nie będzie. Mhm. Pożyjemy, zobaczymy. Prędzej czy później wszystko wróci do normy i uśmiech na twarzy. A no pewnie, że tak. Musi wrócić do normy, inaczej to... Wróci. Jak to przetrwać mielibyśmy? Pozdrowienia z Birmingham, pozdrowienia. Słuchaj, ale czy już, bo zawsze poza komikami, nie, poza kilkoma komikami, zawsze tam właśnie występował ktoś związany albo z rapem, albo jakaś gwiazda ze świata muzyki. Tak, tak. Czy macie już jakiś plan? Ja bym chciała może tak coś od ciebie wyciągnąć. Czy o kimś myślicie, czy... Jest pomysł na kogoś, ale zostałem poproszony, by nie zdradzać, kto to ma być, więc nie zdradzam. I to nie tak, że poproszony tam, że ktoś jakieś pieniądze, tutaj organizator czy coś, tylko przez konkretnie tam osobę, która ma być, zostałem poproszony, także no tutaj trzeba uszanować. Ale myślę, że się niedługo dowiemy wszyscy. A możesz chociaż powiedzieć, czy to będzie ktoś związany z rapem, czy z czymś innym? Tak, z rapem. Z rapem. Czyli wracacie do pierwotnego pomysłu. Z ciekawostek mogę ci powiedzieć, bo tam różne były osoby przymierzone do tego. No. Miał być na w ogóle drugiej chyba edycji Muniek Stańczyk. Były takie... Staszczyk, o, widzisz, no. Stańczyk, tak, ten wiesz, ten koleś, tak, z statuetki Antraktu. No. Nie, Muniek Steel Off, nie? I tak, wow, Muniek. I on taki zajarany był, tylko on chyba nie wiedział, co to jest stand-up trochę, że on ma robić, tylko mówi, o, mogę pogadać jakieś historie, super chętnie. I poszedł na ten stand-up na żywo, zaproszony. I mówi, że połowę obejrzał, wyszedł, bo nie jest dla niego, przeklinają w ogóle prostacy i poszedł. Serio? Tak, bo on nie miał pojęcia kompletnie, co to jest, nie? Tylko ktoś mu nagrał temat i też trafił na taki występ, no taki średni występ też trafił, no. Mm-hmm. Ale się zraził i nie chce wziąć udziału. A to by było fajne. No a teraz ta osoba, o której nie możesz mówić, że najprawdopodobniej będzie gościem na waszej trasie, to wie, co to jest stand-up? Tak. Ci raperzy są trochę kumaci bardziej, mam wrażenie. Mm-hmm. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że nie wiem, no to co oni robią, czyli ich sztuka też się wywodzi gdzieś tam za granicę, więc też śledzą te trendy zagraniczne, czy... no nie wiem, z czego to wynika, ale zauważyłem, że trochę bardziej kumaci są. Niż jak się gada z jakimiś osobami, no nie wiem, no uprzedzonymi, o, tak nazwijmy. Uprzedzonymi, z drugiej znaczy, strony. No, tak. Nie, po prostu nie jest dla każdego, nie? Tak jak jazz. Dokładnie, jest dla każdego, dokładnie. Tak, nie wiem, tak stand-up czy kabaret, no to każdy coś tam dla siebie znajduje, no ale to ciekawe, że w ogóle Muniek się zgodził wstępnie na trasę, bo usłyszał, że trasa, ale się wycofał, jak usłyszał, co to za trasa. Znaczy, jak zobaczył, zorientował się. Tak, jak zobaczył na żywo. Tak, to śmieszne, śmieszne. A ty na żywo, słuchaj, no lubisz też, wiadomo, stand-up oglądać tak jak każdy z nas i byłeś niedawno na Dave'ie Chappelle'u, prawda, w Berlinie? Byłem i się rozczarowałem. Nie gadaj, ja go tak no, kocham. Ja też go, ja byłem w Londynie kiedyś jeszcze w 2015 roku. Tak. Od Darka Gadowskiego dostałem prezent na 18, tak, bidel na Chappelle'a, no. Że pozdrawiamy Darek, dziękuję bardzo, to super było.
I wtedy nie, no wtedy ja w ogóle oglądałem Chappelle, jak miałem 13 lat, się strasznie jarałem tymi wszystkimi jego stand-upami i w tym Londynie to też było najlepsze, co widziałem komediowo na żywo dotychczas. A teraz byliśmy w Berlinie, byłem z Błażejem Krajewskim i kurczę, no to testowanie na, wiesz, 2000 ludzi za 200 euro za bilet, nie? Nie. No, testowanie za tysiaka złoty. W sensie, pierwsze pół godziny ja się mega dobrze bawiłem, było śmiesznie, był Chappelle, jakby wszystko działało i on się potem najebał, nie? W sensie on zaczął pić driny na scenie. Tak. I do takiego momentu, że już mu potem wnosili wodę w drinie i on zaczął do mikrofonu krzyczeć, co myśleliście, że ja się nie ogarnę, to jest woda, czy ja czuję, że to jest woda, nie? I jakby zaczął cisnąć tych kolesi, ale to jest tak, że jak ci ziomy podają z backstage'u wodę, to już nie jest dobrze. To już powinieneś odpuścić picie w tym momencie. Tak. A on zamiast odpuścić, to jeszcze ich zjebał, wiesz, przez mikrofon. Ale wiesz co, tam chyba rzeczywiście, teraz trochę mamy tutaj Insta Live pudelek, ale tam chyba rzeczywiście wraca ten sam problem, co kiedyś był u Chappella. Ja ostatnio przez przypadek dostałam powiadomienie, że Neil Brennan robi transmisję na żywo. Włączyłam rano, to była 4:46 dokładnie w Ohio. Łączył się z Dave'em Chappellem, tam jeszcze była Michelle Wolf. Oni byli tak narąbani, on był tak zrobiony, słuchaj, ale tak zrobiony. No. I ja, jest tutaj trochę znajomy, słuchajcie, są pewne granice, do których możemy włączać te kamery. Dokładnie. I nie? Nawet taki, wiesz, król jak Chappelle, który no, dla mnie to jest najlepszy koleś na świecie, nie? A idę na występ i jestem rozczarowany. Tak, ale wiesz, dla mnie też, ale wiesz, byłam taka zawiedziona tym, bo to Neil Brennan ze swojego konta robił, a on był trzeźwy na tym live'ie. I on, wiesz, zrobił live'a z narąbanymi, nie? Wiesz, to no. Tak, nie. Znaczy, wiesz, ten występ, co był Chappella, ja też nie chcę mówić, że nie było śmiesznie, nie? Było śmiesznie, tylko, kurczę, to nie było to, jakbym oglądał jednego z najlepszych typów na świecie. Tak. No i to by było fajne jeszcze gdzieś tam, na przykład jakby to było w klubie na 200 osób, kameralny klimat, on się trochę najebał, ale jakieś fajne interakcje są, coś tam. A to było na 2000 ludzi, nie? I to był taki, nie było tego klimatu, on próbował robić crowdwork, 20 minut był crowdwork, tylko ciężko jest utrzymać energię na crowdworku przy takiej ilości osób na sali. No kurde, za 100 euro? No, za 200 euro. A za 200 euro. No. A wiesz, że ja miałam kupić, bo ja zobaczyłam, jak tylko wjechała informacja, że za chwilę będą sprzedawane bilety, kilka miast i mi tylko jeden weekend w trakcie trasy pasował i miałam kupić. Dzwonię do Abelarda, mówię, Aba, słuchaj, Dave, możemy jeszcze raz pojechać. Abelard mówi, słuchaj, ja wtedy akurat jestem, bo mieliśmy do Amsterdamu, nie? On akurat okay. W Amsterdamie miał grać. I tak, wiesz, gadamy, gadamy, a potem ja przeanalizowałam sprawę, że musiałabym prosto z trasy lecieć do Amsterdamu, wiesz, że 2 tygodnie no właściwie w domu, nie? I teraz jak mówisz, to się trochę cieszę, bo mogłabym się do niego zrazić na dłuższy czas, a tego nie no, chcę. No, nie, no ja znaczy ja go dalej lubię, ale on chyba po prostu co jakiś czas musi opuścić grę na 10 lat, nie? Dokładnie. Afryka. I wrócić i być królem znowu i tak w kółko chyba, to jest taki ma tryb pracy. Tak, tak. A ale oczywiście mega szacunek do niego, bo to jest no, świetny typ, nie? To tam może mieć teraz gorszy okres, ale jest super dalej, ja go uwielbiam. No właśnie. A powiedz, Tomek, kogo jeszcze ten? Tak, takie twoje top 3 czy tam top 5 komików? Ostatnio czy w ogóle? W ogóle. Jak tam w ogóle. No. Kurczę, no Bill Burr na pewno. Bill Burr jest świetny. Ja lubię też bardzo Rickiego Gervaisa. Mhm. Mimo wszystko. No. Mimo wszystko, tak. Mimo to, co zrobił. No, no i Luisa, no. No okay, też. No ja tak nie powiedziałem nic takiego odkrywczego chyba teraz. No, ale... wszystkie klasyki. Jak ale na... to sprawdźcie sobie koniecznie, no. Tych. No, no. I miałem okazję, nie, na Rickim nie byłem na żywo, ale i na Billu Burrze, i na Luisie być na żywo, to też jest dla mnie ważne, przed jak komik nazywa, bo to wiesz, w internecie to wszystko może ładnie wyglądać, ale te występy na żywo weryfikują. Mhm, tak, tak. No to też jak na żywo zobaczyłem CK'a czy Billa Burra, to była pełna profeska i naprawdę gdzieś tam oni robią to, co pewnie my tutaj wszyscy chcielibyśmy robić w przyszłości i fajnie to było zobaczyć, jak to jest zrobione tak dobrze. Oby tej przyszłości nam wystarczyło, ale nasi widzowie, i teraz patrz, jakie robi ładne przejście, jak w Dzień Dobry TVN, nasi widzowie też mają na to nadzieję, stąd komentarze w stylu, żeby się odbyły majowe terminy, hashtag Team Piasecka w Królestwie, Team Kołecki w Remedium. Oby. Nawet nie wiecie, jak bardzo my czekamy na to, żeby już znowu ruszyć w trasę. No. No.
No ale Tomek, jak już zostałeś, bo jesteś chyba najbardziej wypoczętym komikiem, bo po tak. tygodniach zagrałeś 6 występów i znowu jeb, jesteś na chacie. Dokładnie. Co ty robisz, żeby nie zwariować na tej chacie? Wiesz co, pierwszy tydzień bardzo mało robiłem. W sensie lęgiłem się strasznie, kupiłem grę na PlayStation, po prostu siedziałem i grałem. Ale drugi tydzień już bardziej aktywnie. Zacząłem ćwiczyć, zacząłem tutaj dużo żartów wymyśliłem tematycznych, koronawirusowych. Też się umawialiśmy z chłopakami na burzowanie przez Messenger. A burzowanie to jest takie wymyślanie, słuchajcie, zbiorowe. No. Tak, tak, tak. Bardzo produktywne. A z kim będziesz burzował? Z Maksem Padalakiem ostatnio burzowałem. Super. Fajne, fajne żarty. Jeden mogę zdradzić może, żeby nie było, że tak tylko nic nie robiliśmy, że mieliśmy taki pomysł, że Max najarany oglądał telewizję i myślał, że na każdym kanale leci MTV Cribs, po prostu wszyscy mieli home office, nie? I nawet przyjaciele, i co, oni też mieszkali się za mocą, oni cały czas w tym mieszkaniu. Ale to takie głupoty. Ale gdzieś wrzucacie ten, gdzieś wrzucacie na fejsa to, co wymyślacie? Czy tak bardziej do szpady dla was? Ja tam jakieś parę, 2-3 posty dodałem na fejsa, żeby sobie sprawdzić. A taką okazję do przetestowania tego, bo to chyba już za 2 miesiące te żarty w ogóle nie są potrzebne, nie? Bo to teraz jest jakby na czasie. Mhm. Zostałem zaproszony na ten drugi stand-up online, Zalewski, Borkowski, Szumowski. No i myślę, że to jest taki chyba taka przestrzeń, żeby sobie te 5 minut zrobić o koronawirusie. I... O, okej, okay. Czyli tam świeże żarty właśnie o tej sytuacji będziesz mówił. Chyba tak, chyba tak. Okay. Okay. Tam w ogóle jest bez publiki jest występ, nie? Więc to jest też dziwne trochę. Ja nie wiem, czy mi będzie dobrze szło, czy nie. No ale gadałeś z występującymi na pierwszym, bo tam raczej ludzie tak występujący mieli z tym problem, tak, że ciężko było być na scenie ponoć, nie? I mówić, ale... Tak, tak. No. Teraz ma się zmienić to, że będą śmiechy puszczane. O, super. No to super. No to tak, super. Tak. I jest podobno, bo ja nie oglądałem też tego pierwszego niestety, więc tak nie wiem do końca, co tam mogło nie zagrać lub zagrać, mhm. Ale podobno jest jakiś koleś w stroju psa, który ma specjalny przycisk. Tak, on będzie miał też przycisk. I jak mu się podoba żart, to on będzie klikał i będą leciały śmiechy. Więc okay. To nie jest tak, że będzie podłożone z puszki, tylko wielki pies grający na trąbce decyduje, co jest śmieszne. Okay. Ja bym chciała tutaj podziękować za to, że wy nawzajem kontrolujecie też komentarze. Pytał ktoś, pytał, jak się nazywał ten komik, o którym rozmawialiśmy, Dave Chappelle. Tutaj wy pisaliście Dave Chappelle. Super, dzięki wam bardzo, że też kumacie, że to niełatwe tak tu i tu ten. Dziękujemy. Zostało niewiele czasu, zanim tam do ostatniego bloku, bo ja już naprawdę, ja z dnia na dzień tutaj, wiesz, bardziej profesjonalną produkcję. Ale też fajnie, że to robisz w ogóle, w sensie chyba tylko ty to robisz. Fajny moim zdaniem projekt, bardzo. Fajny, nie? No, doceniam. Też. No, dzięki, fajnie, że ten. Fajnie, że chcecie gadać i się łączyć, wiadomo. Każdy zajęty. No, chciałam wam kilka rzeczy powiedzieć. Posłuchajcie mnie. Przypominam, jeżeli ktoś dołączył właśnie teraz. Jutro moim gościem o 18 będzie Lotek. W niedzielę o 18 Paweł Chałupka. Wszystkich was zapraszam dzisiaj na imprezę do Kacpra o 21 live u Kacpra i szalona impreza, piątkowa tym razem. Zapraszam was również, jak będziecie mieli chwilę czasu, żebyście sprawdzili na YouTubie. Wczoraj Abelard wrzucił podcast Strefa Gizy. To. I w amoku robienia live'ów zapomniałam udostępnić u siebie na relacji, a bardzo wam polecam samozwańczego szakala Rafała Banasia. Jest na YouTubie, tak to nie Tomek? Polecam. Bardzo dobry. Ja na żywo miałem nieraz okazję widzieć ten program. Bardzo śmieszny. Tak. I co? No i na stand-up online zapraszamy też. Właśnie, to można dodać. Pamiętasz, którego to jest? Tak, pamiętam. Dzisiaj chłopaki specjalnie pisali do mnie, prosili, żeby tutaj przypromować w rozmowie z Kasią wydarzenie. I teraz jest właśnie, bo 3 kwietnia chyba, nie jestem na 100% pewny, ale jest wydarzenie na Facebooku. Wydarzenie jak, na Stand-up No Limits. Stand-up No Limits, ja też mam organizatora, więc można też na Tomek Kołecki na Facebooku wejść w wydarzenia i będzie 3 kwietnia, działamy. No, zapraszam.
No i ja też bardzo Was zapraszam i trzymam kciuki, niech się rozwija ten projekt i żeby się z każdym odcinkiem uczyć jakby na tym, co tam się potknęło, Dokładnie. wiesz, poprzednio. No dobra, Tomek, zostało nam tam kilka minut. Powiedz mi, poza imprezą u Kacpra, prawda? Poza FIFką dzisiaj oglądaną, graną przez naszych i fińskich tych piłkarzy, jakie masz plany weekendowe? Jakie mam plany weekendowe? No, nie ruszać się z domu. Strasznie dużo ludzi jest na ulicy. W sensie dzisiaj, że właśnie podjechałem autem szybkie zakupy zrobić. Na ulicy strasznie dużo ludzi chodzi, także jak możecie, to zostańcie w domach. Ja też planuję zostać w domu. W niedzielę robię z Piotrkiem Szumowskim, tutaj jakaś taka organizacja poprosiła nas w ramach akcji Zostań w domu live z Piotrkiem Szumowskim, także taki mam plan na niedzielę. I to jest w ramach Wielkie Siedzenie w Domu, tak się nazywa ten projekt. Okay. Oprócz nas będzie też Skiba, także plejada gwiazd się zapowiada. Ale jaki rozstrzał, nie? Co nie? Skiba i ktoś tam jeszcze, jakieś takie dziwne osoby, nie? Ale na szczęście my jesteśmy tam w Sabi, oni osobno robią. No i co? No i zostańcie w domach, tak jak ja będę siedział w domu. Tyle. Czy ja mogłabym Ciebie tak podpytać, czy Ty w związku z tym, że bierzesz udział w projekcie z Piotrkiem Szumowskim, to już jest drugi projekt, to znaczy, że Ty jesteś w Team Szumowski? I teraz trzeba się opowiedzieć, muszę w końcu się opowiedzieć po jakiejś stronie. Na maksa. Ja bym chciał, że te parę najbliższych dni było burzliwych, dlatego opowiem się po Team Leja, ale tylko dlatego, że sobie pod górkę zrobić, nie? Na najbliższe parę dni. Bardzo dobrze. To życzę Ci bardzo owocnej współpracy z wkurzonym Piotrkiem Szumowskim. No nie? I rozwiązać jedną zagadkę, bo tutaj się też w komentarzach to pojawiło. Dlaczego Ty w czapce siedzisz w domu? Mogę bez czapki, proszę bardzo. Tak, tylko w ogóle nie można do fryzjera pójść. Ja mam taki zarost, ja nie miałem takiego zarostu nigdy w życiu, nie? Ja mam taką brodę ogromną. Czy no? Z masakra jakaś. Ja, bo ja już uznałem, że nie będę się golił na zero, tylko będę po prostu podcinał tą brodę i chodzę do barbera, żeby mi podciął brodę, bo ja nie umiem tego sam zrobić. Tak. A teraz jest lipa i po prostu mi broda rośnie, a ja się nie mogę golić na zero, bo wyglądam jak dzieciak i jest zagwozdka wielka, co zrobić. Jezu, ale ja się tak cieszę, że ja się z Wami łączę. W większości to są faceci i to jak zaczynacie wyglądać przy tej kwarantannie, to jest naprawdę dalekie od tego, jak my Was znamy, nie? Wczoraj widziałeś Jacka z Tramika wczoraj, nie? Z tym wąsem. Tak, on wąsy ma Jacek, no super wygląda. No, po prostu szok. A powiedz, a czemu Jacek, dlaczego Ty zawsze mówiliście na siebie synek i ojciec? Z czego to wynika? Ja ich poznałem w takim dość młodym wieku, bo ja miałem 16 lat, jak poznałem Jacka i Darka. Poznałem ich tego samego wieczoru, że nigdy nie kończy dobrze. No. Ale jeździliśmy w ogóle przez 3-4 miesiące, jeździłem z nimi w trasy, bo to było bardzo owocne. Pierwszy raz, jak się poznaliśmy, od razu się gdzieś tam złapaliśmy nić porozumienia.